czasem się zastanawiam, skąd mi się wziął ten budyń w górach, skoro tak bardzo lubię kawę. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj idziemy z Wołowca aż na Halę Ornach. Zapraszam. Zejście z Wołowca jest troszeczkę rozsypanym szlakiem, ale gdy już pokonamy te najstromsze elementy, szlak zamienia się w przepiękną ścieżkę po przepięknej grani. Do tego dodamy przefantastyczną pogodę. Słońce już jest wysoko, zaczyna grzać, wspomniany poprzednio śnieg zaczął się właśnie rozpuszczać. Jest fajny efekt tego, że ze strony stoku, gdzie świeci słońce, ten śnieg zupełnie znikł. Z drugiej strony, zacienionej strony, ten śnieg nadal leży, dodaje to niesamowitego uroku. No i to słońce, i ta atmosfera, i puste jak zwykle Tatry Zachodnie. Nie wiem, czy ja kiedyś trafię do Tatr Zachodnich, gdzie one będą oblegane. Chyba nie ma takiej możliwości zupełnie. Dlatego zachwycam się, jestem tutaj sam. Kozice gdzieś tam biegają jedynie. Nie ma tu zupełnie nikogo. Tym szlakiem dochodzimy na dziurawą przełęcz. Szlak następnie delikatnie pnie się do góry, trawersując zbocze Łopaty. Po trawersie Łopaty schodzimy na niską przełęcz i z niskiej przełęczy zaczynamy piąć się do góry na Jarząbczy Wierch. Wygląda to dość... Jezus Maria. Wyrybka dość będzie mocna. Zawsze na takich wyrybkach ciężko coś nagrać mądrego. Ale ogólnie równolegle ze mną idą moje dwie znajome, są właśnie na Kończystej. Chodzą na Storo Robociański, więc prawdopodobnie się spotkamy. Sympatycznie. Wejście na Jarząbczy Wierch to taka typowa wyrypa, idzie się mocno do góry, jest tam kilka zakosów, szlak w niektórych miejscach jest ułożony z kamieni, więc powoli zaczyna się taka zapowiedź tych polskich szlaków w Tatrach Wysokich, gdzie te kamienie na szlakach są ułożone, więc kilka takich elementów tutaj występuje. Szlak w większości ścieżka, dużo śniegu i powoli docieram na szczyt Jarząbczego Wierchu. Robię sobie zupkę chińską, dostałem ją od Weroniki, sam takich rzeczy nie kupuję. Liofik, tam zjem porządniejszy obiadek, ale na razie muszę się posilić. Dobra, pojedzone, coś tu się prognozy nie sprawdzają, więc napinam się w dół i lecę na Starorobociański, po drodze Kończysta. Ale wszystko się jakoś zamgliło. Chmury się zrobiły. No niestety, co poradzić. No i co mogę powiedzieć, to zejście jest bardzo miłe, bardzo fajne widoki. Kończysty Wierch, nic nie widać, totalnie. Z Kończystej schodzę na Starorobociańską Przełęcz i następnie zaczynam piąć się do góry na Starorobociański Wierch. Ja wiem, że taka pogoda to jest też fajny klimat w górach, jak najbardziej. Popieram. Szczególnie, że byłem tu już kiedyś, więc jakoś tak nie jest mi żal, że nic nie widzę. Mimo, że troszeczkę w końcu się tam coś z tyłu pojawia. Ale jak jest tak pochmurno i tylko widzimy na te 50 metrów,
trochę nudno tak się robi. Idzie ten człowiek tak sam z własnymi myślami. Tak jak są widoki, to te myśli gdzieś tam jeszcze uciekają. Ale teraz to idziesz i przewala się w tej głowie tona myśli. Chyba warto tak czasem tu przyjechać i tak to wszystko sobie przemyśleć. Jeszcze jedna myśl, która wtedy w tym momencie przychodzi, to to, że chyba nie uda mi się przejść Tatr całych za jednym zamachem. Myślałem, że jesień potrwa troszkę dłużej. Przyszły już takie śniegi, trochę mrozy, zaczęło być ślisko. Ja nie przygotowany w pełni na zimę. Nie mam raków, ani butów ciepłych, ani czekana tym bardziej. Więc przychodzi ta myśl, że chyba będę musiał niestety moją wycieczkę, moją wyprawę, że tak nazwę to, podzielić na dwie części. Wejść na Staroroboczański Wierch, szlak jest tam trochę zniszczony, ale nic tam z nim się wielkiego nie dzieje. No i co, jestem na Staroroboczańskim. Niestety nie ugoszczę was widokami, no bo ich nie ma. Szybki łyk wody i idę na dół gonić dziewczyny. I tyle. Zejście ze Staroroboczańskiego Wierchu w kierunku Liliowego Karbu na początku bardzo mocno zniszczone, obsypują się tam kamienie, więc ostrożnie. Następnie szlak przeradza się w przepiękną grań. To, co się tam wydarzyło, to coś niesamowitego. Po jednej stronie grani trochę widoczności, po drugiej pełna mgła, pełna chmura, która po prostu zatrzymała się na tej grani. Wykonałem tam kilka ujęć i kilka pięknych zdjęć, które zapamiętam chyba do końca życia. Są to takie momenty, kiedy robisz się to zdjęcie i to jest od razu to zdjęcie, które wiesz, że będzie twoim ulubionym. I w takich momentach czasem człowiek żałuje, że jest sam, że nie dzieli tej radości z kimś. Miałem wtedy dużo, dużo przemyśleń na ten temat. No, szedłem sam, więc kłębiące się myśli powodowały to, że człowiek też rozmyślał o tym, czy będąc tu samemu na pewno tak do końca czerpię z tych gór, czy ta radość, którą właśnie przeżywa sam w sobie, jest wystarczająca, czy fajnie byłoby ją po prostu z kimś dzielić. Ja dzisiaj dochodzę do wniosku, że warto z kimś dzielić, lepiej jest iść z kimś na szlak, przeżywanie z kimś pozwala trochę uwolnić się od tych myśli, które kłębią nam się w głowie, bo po prostu możemy porozmawiać, pozachwycać się i zostawić też nawet te myśli. Naszłem je w tym odcinku na jakieś wywody, ale może dlatego, że nie za dużo jest tutaj do opowiadania, jeśli chodzi o szlaki, trudności na nich. No ale co, tą piękną granią docieram na Liliowy Karp, z niego skręcam w kierunku Siwej Przełęczy i Ornaku. I tutaj co, szlak jest bardzo podobny, idzie się wygodną ścieżką, czasami między kosłówkami, czasami wchodzi się na jakieś skały, szlak bardzo zmienny. Niestety to jest taki moment, kiedy przychodzi spore zmęczenie. Przeszliśmy już kawał drogi, sporo przewyższenia, jednak to, co na tym odcinku może zaskoczyć wędrowców, to jest to, że te przewyższenia są spore i trzeba się troszeczkę namęczyć. Po drodze mamy wiele tych szczytów, więc to kółeczko, które tutaj robię, no jest dość wymagające kondycyjnie. No i to przejście już po Ornaku zaczyna być już męczące. Jestem zmęczony, próbuję nadal coś nagrywać. Po zejściu tam z Ornaku troszeczkę mniej zacząłem nagrywać, zacząłem gonić już dziewczyny, dostrzegłem je na zejściu na Przełęcz. Dogoniłem w końcu dziewczyny, goniłem przez cały dzień. Bo my po prostu... Ilona i Kasia, niestety nie będą długo w filmie, ale mogę, że coś powiedzą.
Sesja zdjęciowa nas powstrzymała, dlatego dogoniłeś. Inaczej byś zasnęłeś korzakowi fory. Okay. Fory ci tak. Dziękuję bardzo. Teraz wspólnie wypijemy herbatę. Potwierdzam. Niedaleko Przełęczy, której nazwę nikt nie potrafi wymowiedzieć. Iwaniecka, Iwanicka, Iwanicka. Iwaniecka? Ja Iwanicka bym powiedziała. No ona tak się nie właśnie... Iwa... Tak się nie mówi? No właśnie dlatego... Docieram do schroniska na hali Ornak, tam nocuję, nocleg dostaję od ręki, schronisko jest prawie puste, dosłownie ze 2-3 osoby siedziały w jadalni, potem oczywiście troszkę osób przyszło i spędzam noc. Tutaj też się zastanawiam, co zrobić kolejnego dnia, jestem zmęczony. Cały nasz trekking wyglądał tak, że szliśmy jeden dzień i dzień restu, tym razem doszedłem na halę Ornak sam i jestem ponownie cholernie zmęczony i myślałem, że zrobię sobie dzień restu, ale niestety pogoda powiedziała co innego. Na jutrzejszy dzień, czyli na kolejny odcinek, pogoda jest dość dobra, ale już kolejne dni pokazuje, że będzie totalne załamanie pogody, więc do wieczora, zanim zasnę, biję się z myślami, czy jutro już zrezygnować tutaj z Ornaku i po prostu schodzić do Zakopanego, bo najbliższe prognozy zapowiadają totalną masakrę, więc nie ma sensu tu siedzieć. No i co? W następnym odcinku dowiecie się, co zdecydowałem. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w przyszłym odcinku.